moi drodzy. Moim i waszym dzisiaj gościem jest Marek Torzewski. Myślę, że nie muszę wam przedstawiać. I Barbara Romanowicz-Torzewska. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pozwolicie, że będziemy sobie mówić na tę taką, mamy tutaj formułę w wideokaście i podcaście. Jak się na was patrzy i jak się was słucha albo czyta się różne wywiady z wami, to ma się takie wrażenie, że jesteście bardzo zgranym i harmonijnym małżeństwem. Czy oprócz tego, że na pewno ta harmonia jest, czy zdarzały się też jakieś kryzysy albo i upadki? Może Basia, Barbaro. I wiem, jaka same kryzysy i same upadki. Nie, teraz żart oczywiście, ale no, zdarzały się, tak jak jesteśmy już blisko 40 lat i tak jakby związek małżeński, sprzednio językowe L, aktorskie, ewoluuje. To są różne etapy, prawda? Początek, później następne, jedna dekada, druga dekada, trzecia. Więc... To teraz mamy przecinek. Co ci urzekło w Marku? No, głos. Głos. Po prostu... Spotkaliśmy się w domu aktora. Ja byłam aktorką, już kilka lat już grałam na scenie i mieszkałam w domu aktora. To się dzieje w Łodzi, w domu aktora, naprzeciwko Teatru Wielkiego. I czytałam taką piękną opowieść. Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa, bo to wiecie, z prasą to też z mediami różnie bywa, że podobno Marek dawałeś fiołki, tak? Kwiaty podrzucałeś i Barbara nie wiedziała, od kogo to jest. Wiesz, od tego trzeba zacząć, że myśmy się spotkali rzeczywiście, tak jak Basia powiedziała, w domu aktora, ale był to totalny przypadek. Po prostu ja dostałem pokój obok Basi. I pewnego ranka. To nie przypadek. No, znaczy teraz też wiem, że nie przypadek, ale wtedy to. I pewnego ranka, wychodząc na próbę, Basia też wychodziła i mnie zamurowało po prostu. Po prostu byłam, no, koniec. Byłem, coś we mnie tak. No, zabujałem się totalnie po prostu. Mm. Tylko i szukałem sposobu na to, żeby jak do niej dotrzeć, bo. Ja byłem wtedy jeszcze na studiach, byłem studentem, natomiast no, wychodzi piękna kobieta i tak mnie onieśmieliła, że zastanawiałem się po prostu, jak, co zrobić, żeby do niej no, odezwać się. Nie miałem śmiałości. No i właśnie tak sobie pomyślałem, a Basia, wtedy były jeszcze czasy, że mleko się stawiało, przynoszono pod drzwi. I tak sobie pomyślałem, że... Butelka okay, mleka. Butelka mleka, tak. Takie butelki. Tak sobie myślałem, dobrze, no to spróbuję z tymi kwiatami. I to były takie malutkie fiołeczki po prostu, które... I położyłem na tą butelkę i dopiero po latach dowiedziałem się, że Basia się pytała, że mi wobec, od kogo te fiołki? Nie, ja nie pytałam się, to miałam taką zagwozdkę w myśli, bo w domu aktora... Myśmy się poznali i miałam po prostu różnych przyjaciół, kolegów, koleżanki i kolegów. I można by było podejrzewać, że któryś z nich mógłby taki gest wykonać. Takie fiołki na właśnie butelce z mlekiem rano. Ale tak mogłam się spodziewać. To nikogo nie pasowało. Mogłam się spodziewać, że to Marek, ale myślę, jak powiem, zapytam go, albo po prostu zapytam go, a jeżeli to nie on, to będzie niezręczna sytuacja. Znowu dziękować komuś innemu. To też niezręczna sytuacja. Więc zaryzykowałam. I podziękowałam Markowi, jednak tak jakby intuicja moja nie zawiodła. Nie zawiodła. I tak się zaczęło, zaczęła pierwsza konwersacja, te pierwsze tak nasze się zaczęło spotkanie. I tak ponad 40, tak? 40, nie, blisko 40. Blisko 40 tak, lat jest, jesteście tak. Razem. Pewnie dużo byłoby takich fantastycznych opowieści i wiele różnych wspomnień. Ale wrócę do tego swojego pierwszego pytania, o ten taki upadek i kryzys. Wyprowadźcie mnie z błędu, ale na pewno takim kryzysem
nie wiem czy ostatnim, ale ostatnim w waszej historii, była, Marku, twoja choroba. A to, to jest... To już, czy to można nazwać upadkiem? Wiesz, no, kryzysem, w sensie, kryzysem, tak, nie upadkiem. Zgadza, kryzys, tak, gigantyczny. Gigantyczny i jeżeli pozwolisz, to chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, dlatego że mam tę odwagę, żeby w tej chwili mówić już, co nie było takie pewne jeszcze parę chwil wcześniej. To był kryzys, którego nikt z nas się nie spodziewał przede wszystkim. To był kryzys, którego ja przeszedłem bardzo źle. To był kryzys, który nigdy nie sądziłem, że mnie dotknie. To był kryzys, który teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie zdałem egzaminu na początku. Nie zdałem egzaminu. Dlatego, że ja się poddałem. Po prostu poddałem. Pierwsze półtora miesiąca po prostu to było totalne poddanie się temu wyrokowi, który spadł na mnie jak po prostu, nie wiem, cegła na głowę, albo nie, więcej nawet, skała. I myślałem, że dam sobie z tym radę. Nie dałem. Teraz z perspektywy czasu mówię, że nie dałem, dlatego że totalnie odpuściłem walkę, totalnie zupełnie byłem innym człowiekiem. Przez półtora miesiąca, jak teraz chcę, rozmawiam z Basią, rozmawiam z Agatą. Z Agatą, z córką Basią, tak, to ja tego okresu mało co pamiętam. To jest niesamowite, jak to były silne emocje. To były, wiesz co, to jest nawet teraz po jakimś tam czasie trudno to opisać słowami, bo co to była? To była totalna apatia, totalne... obojętność. Totalna obojętność na wszystko, na wszystkich i wszystko to, co się wokół mnie dzieje, w ogóle na życie, na świat i tak dalej, po prostu totalna apatia. Ja chcę wam podziękować, że zgodziliście się przyjść do studia i też opowiedzieć o tym okresie, też między innymi oczywiście swojego życia, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to szalenie ważne, bo wiele ludzi, którzy mierzą się między innymi z nowotworem, cierpi podobnie i cierpi w samotności i często w milczeniu. I opowiedzenie, z czym to się mierzy, z jakim strachem, też takim bólem i nieprzerobieniem pewnych emocji, wydaje mi się, że to jest potrzebne i też szalenie ważne. To wróćmy trochę do tego początku, bo wszystko się dobrze układa. Oczywiście wiadomo, że życie jest to taka sinusoida, tak, ale generalnie jesteśmy zadowoleni, tak? No i nagle następuje ten wyrok. Czy ty, tak, Marku, może ty, Basia, czy wy się spodziewaliście, że coś zaczyna się dziać? To znaczy, może były jakieś takie symptomy, które powodowały, że no właśnie, trzeba iść do lekarza, może coś na to wskazywało, że nie do końca jest tak, jak powinno być. Tak, może. Marek zawsze to taki silny facet, takie drzewo, na którym można było się oprzeć. I w pewnym momencie, sorry, przepraszam. To drzewo nie szkodziła się, to jest... Za mało się. To są emocje, nie, które... Nie, o to chodzi, tylko chodzi o to, że zauważyłam, jak byliśmy, koncertowaliśmy, i zauważyłam, że Marek jakoś jest zmęczony, śpi jakoś w ciągu dnia, czasami mówi, że no śpi, po prostu spał, co było dla mnie dziwne. Przyjechaliśmy do Brukseli, bo to różne były koncerty, różne trasy i zauważyłam w jakimś momencie, ale to krótkim, i mówię do Marka, że musimy pójść do, najpierw po prostu zbadać krew, czy jest wszystko w porządku, taki check-up, taki co się dzieje, bo ja takie mam doświadczenie swoje, po prostu takie moje dolegliwości różne i tak jakbym, wydaje mi się, że się troszeczkę znam na takich symptomach, które tak jakby przez siebie przechodziłam. I to zauważyłam, że właśnie jest taki zmęczony, więc ja w jakiś
Marek, no nie wiem, faceci ogólnie nie są tacy chętni, żeby po prostu trzeba tak jakby, sorry Mareczku, ale no, że ich trzeba zaciągnąć, po prostu za... Trochę jak z dzieckiem. Tak, o, tak. Sorry. O, tak. Zgadzam ale, się. Zgadzam. No, namówiłam go, żebyśmy poszli do rodzinnego lekarza, żeby wziąć krew po prostu i tyle. No, poszliśmy. Później wyniki przyszły szybko, bo u nas jest tak, na drugi dzień można je mieć po prostu i nawet w domu jeszcze nawet przychodzą, ja patrzę, Marek w ogóle nie ma żelaza, zupełnie jakby no, poniżej wszystkich norm, to znaczy, że... A czy norma była 40? No to było... Powiedzmy, zaczynało się to minimum, prawda? 40, to ja miałem 5. 5 albo 3. To ja wiem, że to znaczy anemia. Anemia to już gdzieś krew tak jakby ucieka, prawda? To trwało gdzieś w ciągu miesiąca, to tak było, bo to wszystko tak... Ja mówię, Marek, chodź jeszcze raz zrobimy ten check-up i zobaczymy, czy coś się poprawiło, bo jeżeli nie, to... No i okazało się, że jest nadal źle z tym właśnie, z tą anemią. I wtedy zaczęłam dzwonić i wyszły jeszcze takie markery po prostu, które mówią o tym, że jest tak jakby coś niepokojącego już, więcej niż to żelazo. Tak od jakby. Momentu, kiedy już zauważyliście pierwsze symptomy, że z Markiem dzieje się coś nie tak, do momentu postawienia diagnozy, jaki to był mniej więcej okres? To było... To szybko poszło? Jakieś 2 miesiące chyba coś takiego. Jeszcze żartowałem, że mówię, Basiu, muszę się przespać, bo chyba się starzeję po prostu. Coś takiego było, że nagle przychodziła totalne zmęczenie, senność, że musiałem po prostu na te 1,5 godziny, 2 po prostu się przespać. I to nieważne, które było. To mogła być godzina pierwsza, to mogła być godzina trzecia. Po prostu nie, no, także... Tak. I to było takie, no okej, okay, zmęczony, po prostu muszę się przespać. To się bierze pod uwagę pewnie wiek, prawda? Tak, przepracowanie tak, czasami. Przepracowanie czy coś takiego. Tak. No i później jednak no, te markery wyszły, jakby naprowadziły na drogę, w jakim kierunku należy spojrzeć i udać się do odpowiedniego lekarza. Akurat ja no, poruszyłam tak jakby... Niebo i ziemię. Niebo i ziemię i... I się okazało. Nie, okazało się, że jest, ale nie było wiadomo, czy jest złośliwy, czy nie. Taki... I myśmy musieli czekać 3 tygodnie na ten rezultat, czy złośliwy, bo to, że on jest i duży, to było straszne. I to już, tylko najstraszniejsze było to czekanie, czy to jest złośliwy, bo nowotwór jest, wszystko jest nowotworem, prawda? Co jest nowe i tego. A czy rak? Tak, teraz jaki... Czy złośliwy, czy niezłośliwy? No i te 3 tygodnie to właśnie były po prostu nie do zniesienia, Mareczku. No. A czy w ciągu tych 3 tygodni po prostu ja dosyć... Ty chyba byłaś bardziej zdenerwowana niż ja. Ja po prostu do tego podchodziłem tak, no dobrze, no wzięli, no zobaczymy, co będzie. Mm-hmm. No i po tych 3 tygodniach po prostu przyszliśmy na konsultację i się okazało, że to jest rak złośliwy. Mm-hmm. I wtedy mnie po prostu tak coś kopnęło. Zcięło. Tak już wracaliśmy po tej diagnozie, oczywiście potem już zaczęto. Po prostu już zostałem skierowany po prostu do innych specjalistów i tak dalej. Ale już wracaliśmy w milczeniu i właściwie od tego momentu, właściwie przez 1,5 miesiąca nie było ze mną kontaktu. Jak myślisz, dlaczego tak zareagowałeś? Bo byłem słaby. Co było dla ciebie najtrudniejsze? To, że będziesz musiał teraz poddać się na przykład w pierwszym etapie, może taka myśl przeszła, leczeniu i będziesz musiał zejść ze sceny na jakiś okres, odłożyć śpiew, odłożyć pracę artystyczną? Znaczy, wiesz, to przychodziło, takie myślenie przychodziło po prostu stopniowo. To nie było tak, że po prostu wszystko od razu się skumulowało. Nie, pierwsza to była wiadomość, jest rak złośliwy. No wiadomo, że sama nazwa rak złośliwy, czy nowotwór złośliwy i tak dalej, to już jest szokujące, prawda? Natomiast te wszystkie następne elementy, one się pojawiały w trakcie, że...
Chociażby to, że jak przyjechaliśmy na konsultację i pan profesor powiedział, że trzeba to zrobić. I właściwie i mówił... Operacji. I operacji mówił. I to było dla mnie... Właściwie teraz mogę powiedzieć, że chyba najgorszym po prostu wyrokiem to dla mnie była ta operacja. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że gdybym na to się zgodził, to nie to, żebym nie mógł wykonywać zawodu, ale wykonywanie tego zawodu byłoby dla mnie bardzo, ale to bardzo niekomfortowe. Mhm. W ten sposób. I to tego po prostu nie mogłem, jak sobie do siebie przyjąć, że właściwie no, inaczej. Wychodząc na scenę, myślałbym, że wszyscy widzą na co, co mi brakuje. Mhm. Że nie to, że nie widzieliby zdrowego człowieka, tylko człowieka, który ma taką, a nie inną... A ja cię zapytam z drugiej strony, tak. Ale jest rodzina, jest żona, jest Basia, jest córka, jest pies, którego teraz nie widać, wasz ukochany, który siedzi tutaj pod stołem cichutko jak myszka. No jest dla kogo żyć. To są dwie różne rzeczy. To dlatego mówię, ja mówię w tej chwili o okresie tego półtora miesiąca, gdy byłem zupełnie po prostu innym człowiekiem. Zupełnie po prostu byłem kimś innym. To było zupełnie coś, co nigdy się nie spodziewałem, że oczywiście różne były sytuacje, że na przykład spektakl śpiewałem zupełnie nie mając głosu i tak dalej. No, były też takie, niedyspozycja wokalna i tak dalej, ale to przechodziłem, to okej, było, przeszło i tak dalej. Natomiast tutaj się stało coś, na czym kompletnie nie panowałem. Nie mogłem nad tym zapanować. I to było takie... No i właśnie... Prawda, bo to jest... Ale właśnie zadałaś, Kasiu, takie pytanie, takie retoryczne. Miałeś dla kogo żyć? I właśnie zapytałaś o kryzysy. I dlatego tak się na początku zaśmiałam i zażartowałam, że były same kryzysowe. Ale ten kryzys, to był dla mnie, jako żony, jako w naszym małżeństwie, chyba najgorszy okres. Nie chyba, na pewno najgorszy, bo tego też nie rozumiałam. Mówiłam, Mareczku, bo jeszcze trzeba co powiedzieć, że ty odmówiłeś leczenia. Ty nie chciałeś. Był pan profesor, byli lekarze, którzy tutaj wszystko już wyłożyli, że trzeba, jest taka procedura, taka i taka, chemioterapia, radioterapia. Końcowa to już operacja, ale to operacja, już na samym końcu. Tak. W trakcie. Później znowu chemioterapia i tak. To nie jest takie, że już operacja, już koniec. Nie, to jest cały czas jeszcze nie wiadomo, bo później... I właśnie tego nie rozumiałam. Do mnie w tej chwili wszystko rozumiem, ale wtedy po prostu mówię, nie znaczy dla ciebie nic. Mówię, Boże, Mareczku, żyj dla mnie, dla Agatki. Bo właśnie powiedziałaś, przecież najpierw ja cię proszę, nie wiem, po prostu tego nie mogę zrozumieć, po prostu nie rozumiałam tego, ja po prostu byłeś niedobry, ja nie mogłam się z tym podzielić z nikim, po prostu zabierałeś mi komórki, byłeś niegrzeczny, chciałam rozmawiać z kimś, porady, jak do ciebie dotrzeć, po prostu nie dlatego, żeby się skarżyć, tylko kogoś zapytać, jak psychologicznie, bo pierwszy raz przeżywamy coś takiego, my nie wiemy, jak się zachowamy, prawda, jak nasza psychika zareaguje, moja psychika była
po prostu na wykończeniu totalnym, że no, nie docieram do niego, do Marka, on do mnie też. To jest niesamowite, bo znacie się tyle lat, prawda? I przeszliście różne, tak jak Basiu i Marek powiedzieliście, różne też sytuacje i kryzysy mniejsze, większe. No wiadomo, że życie nie jest usłane tylko i wyłącznie tak. różami. I nagle się okazuje, że następuje taki moment, że się okazuje, że jednak jest taka sytuacja, że człowiek potrafi się zachować tak, że go nie znasz. Nie znasz. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Tak. Bardzo dobrze to ująłaś. Po prostu Basia nie znała mnie, ja nie znałem siebie, córka mnie nie znała z tej strony, po prostu to było... Ale to, żeby nie obwiniać cię, Mareczku. Nie, nie mówimy o tym pierwszej reakcji. O reakcji, absolutnie. To... Mówię tak, jak już wspomniałem, że po pewnym czasie, jak staram się wrócić pamięcią do tego czasu, bardzo mało pamiętam. Wiem, że tylko po prostu... Jakaś maligna taka po prostu... Leżałem, patrzyłem w sufit, oglądałem telewizję i tylko jedyna rzecz, która mnie mobilizowała do tego, żebym wstał, nikomu nic nie ma, wychodziłem, jest właśnie ten maluch, który... Nikita, który piesek. Piesek, który i dlatego dzisiaj go zabrałem, dlatego, że to jest facet, który... Bez zwierzaczek, który, to jest piesek. To jest piesek, który powodował, że ja wstałem, bo Basia powiedziała, nie będzie z nim wychodzić. Ja tak zaszantażowałam. I to była jedyna po prostu... Czyli jakoś dotarłaś. Tak. Ja mówię, Mareczku, Nikitka chce wyjść. A on mówi, to wyjdź. Ja mówię, nie, ja nie wychodzę. To jest, on ciebie potrzebuje. No to tak cztery razy zwlekał się po prostu i... Ale podnosił się z tego łóżka. Mhm. I tak z taką niechęcią, ale chyba go jakoś... No nie wiem, no ten pies, no i to, że mogłam powiedzieć, że ja nie wyjdę z nim, jakoś się ruszał po prostu. Tobą nie musiał się zaopiekować, bo to Marek był chory, ale psem tak. musiał, więc może tak. to właśnie ta taka zależność tak. też była. Tak, też ale było. No właśnie, ale tak mi było przykro, że w jakimś momencie, że po prostu... Ale dobrze, ja zawsze gdzieś tam, kobiety, my musimy po prostu wiedzieć, że do mężczyzny trzeba różnymi drogami. Niektóre mówią przez żołądek, teraz to było. Ja chcę już po prostu jakoś, żeby nie było tak rzewnie po prostu, bo... To idźmy krok dalej. Tak. I był ten okres, który trwał z półtora miesiąca. Ale jednak obudziłeś się i obudziłeś się w porę, że jednak podjąłeś to leczenie, Marku. I nawet bym powiedziała, że bardzo mocno zaryzykowałeś, poddając się terapii eksperymentalnej. Dokładnie. Gdzie, no wiadomo, przy terapiach eksperymentalnych może się udać, ale nie musi nie wcale, musi. Prawda? Dokładnie. Co cię skłoniło do tego? Znaczy, ja jeszcze chciałbym tylko zwrócić do tego, co Basia powiedziała, że tutaj Basia poruszyła bardzo ważną rzecz, że chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ludzie chorzy, oni mają swoje konsultacje u lekarzy, mogą brać leki, mogą nie brać i tak dalej. Natomiast osoby, które są wokół niego, chyba bardziej przeżywają to, mówię o osobie chorej, chyba bardziej przeżywają to niż sam zainteresowany. Dlatego, że sam zainteresowany, ale proszę to traktować jako, wiesz, traktuję jako moją osobistą po prostu taką takie przemyślenie, że dlatego, że osoby, które są wokół ciebie, one chcą dla ciebie jak najlepiej. Natomiast są takie momenty, jak w naszym, że ja tego nie zauważam totalnie. To one potem przeżywają, bo ty dostajesz leki, ty chodzisz na terapię, ty chodzisz na tego, natomiast oni... Jesteś zaopiekowany. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast osoby, które się opiekują, nimi się nikt nie opiekuje. I dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj, poruszając między innymi ten wątek, byłeś nie tylko ty, Marku, ale również i Basia, bo ja mam z kolei takie swoje przemyślenie z różnych doświadczeń, że jak choruje jedna osoba, to choruje de facto cała rodzina. Dokładnie. I jest to bardzo trudny problem do przerobienia.
I oczywiście dzisiaj możemy o tym porozmawiać. Ty jesteś bardzo znaną osobą, jesteście znanymi osobami, ale to, co powiedziałam na początku, ile osób też choruje, czy te rodziny w takim incognito, tak. Niewidzialni wręcz, prawda? I mierzą się z tym swoim cierpieniem. Dokładnie. I to jest też niesamowite ważne, żeby o tym też otwarcie mówić. Tak, ale właśnie trzeba się zaopiekować. Jakoś mówić o tym, żeby te osoby, bo ja próbowałam po prostu, żeby rozmawiać z kimś. No Marek mi zabraniał po prostu, bo on myślał, że ja będę mówić o tej chorobie, bo mi zabronił, żeby nikomu o tym nie mówić. Bo się jej wstydziłem. I takie fortele używałam, o tym nie wiedziałeś nawet, do takiej mojej znajomej, bo przyjaciele, do których dzwoniłam i Marek akurat natrafił, że dzwonię, to po prostu odbierał komórkę i mówił o, na przykład, odpieprz się, przepraszam bardzo, czy masz swoją rodzinę. Czy to była moja rodzina, czy przyjaciel, po prostu ich obrażał. Ale ja im mówiłam, Marek jest chory i oni się obrazili na to. To jest dla mnie też niesamowite. Później w jaki sposób napisałam, czy co, po cichu, pod kołdrą, że Marek jest chory, że Marek jest... A oni jednak się obrazili na stałe. Okay. I następuje duża weryfikacja. Bardzo znajomych. Duża. Znajomych, bliskich i w ogóle. I tylko taka jedna moja dalsza znajoma. Ona zachowałam właśnie też tak incognito. Do niej po prostu miałam taką swoją sekretną, inną komórkę i kiedyś ją poprosiłam, Krysia, zadzwoń do nas na stacjonarny, bo jeszcze u nas jest stacjonarny i tak ni stąd, ni zowąd powiedz, że nas zapraszasz, bo Marek jest chory i to powiedziałam tak szybko. I ona to zrobiła po prostu, ale ja tak sprowokowałam, że byłam gdzieś dalej, a żeby Marek podszedł do tego telefonu. I po prostu odebrał. Ona nas zaprosiła do siebie na wspólnie spędzony tam czas. Pięknie było. Marek on nie musiał, bo to są tacy ludzie po prostu właśnie bardzo tacy stonowani i w ogóle o nic się pytali. Po prostu byliśmy. Marek tak był obojętny taki, ale tak jakby się bawił w ogrodzie u nich z pieskiem. Tak jakby odpoczął troszeczkę, chociaż ten jeden dzień. I właśnie ta Krysia, kiedyś pisała, mówię, Krysia, ja nie wytrzymam, mnie tak głowa boli, ja już jestem po prostu na wykończeniu. To, że Marek się nie chciał, w tym okresie jak się nie chciał leczyć, po prostu w ogóle odmówił, zanim, bo to jesteśmy jeszcze w tym okresie, że on w ogóle powiedział, że się nie będzie leczył, absolutnie. Więc ona powiedziała, Basia, bo ja już nie wiedziałam, co mam robić, po prostu mówi, pisze, ty jesteś też ważna, bo ja nie wiedziałam o tym. Ja myślałam, że ja jestem winna, że ja nie docieram do Marka, że co jest z naszym małżeństwem, ze mną, jest chory, ale wyjdziemy z tego, jak zwykle. Po prostu on mówi, Basia, zachowaj swoje zdrowie, ty też jesteś ważna, nie możesz być przezroczysta. Musisz o siebie walczyć, nie poddaj się temu terrorowi takiemu, jakby przez tego chorego, który nie jest świadomy niczego w tym momencie. O to chodzi. Nie obwiniam nikogo, tylko ja tak przeczytałam to później w nocy sobie, mówię, bo tak przemyślałam, mówię, Boże, muszę przestać się tak bardzo przejmować, bo ja odbierałam to do siebie, że Marek mnie nie kocha, że w ogóle, jednak... Nie każdy pewnie, bo to tak naturalne. Że nie kocha, że co, że muszę, że nic, po prostu zawsze gdzieś tą nić porozumienia, zawsze były kryzysy, wiadomo to jak, ale zawsze miłość zwyciężała po prostu. A tutaj ja myślałam, że już się skończyło, że w takiej właśnie sytuacji, że tutaj jest koniec, ja nie mogę do niego dotrzeć po prostu, więc ta moja Krysia kochana, ona mi tak jakby uświadomiła, że ja w tym momencie muszę zadbać o siebie. Też. W sensie zdrowia, żeby pomóc Markowi, ja muszę
swojego nie, nawet nie utonąć, nie utonąć po prostu. I tak jakby no, po prostu zaczęłam bardziej no, jakoś tam rozmawiać z Agatą. Że musimy coś zrobić po prostu. Jezu, to niesamowite, jaka była konspiracja. Konspiracja, to jak w więzieniu, normalnie nie było po prostu jeszcze pandemii, bo to się działo przed pandemią i normalnie taka konspiracja, że też po cichu do Agaty dzwonię, żeby musimy coś zrobić, musimy tego. No i Agata wkracza tutaj. I zaczęło się leczenie. I zaczęło się leczenie po prostu. Długie. Długie, pierwsze efekty przyszły po roku czasu. Gdzie to też nie krótko. Nie krótko. Gdzie te wszystkie symptomy i tak dalej zaczęły się po prostu schodzić na dół. I cóż, no w tej chwili to już mija, teraz jest piąty rok. Czyli najważniejszy chyba. Piąty rok. Mówi się, że tak po pięciu latach, będzie, na razie, to chyba można już czuć się wtedy zdrowym. Czy jest się zdrowym. I teraz chodzę oczywiście na konsultacje i tak dalej za każdym razem. No i za każdym razem jest po prostu taka, no jest taka podświadoma niepewność, prawda? Czy czasami nie ma jakiegoś nawrotu, czy i tak dalej po prostu. Przerzutu, czy jest to okropny ten czas pójścia na kontrolne badania. Ale jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że bardzo fajnie się zachował ten profesor, który prowadził, że on się nie upierał przy tym. On powiedział, że nie było, bo to jakby nie było, teraz jak rozmawiam na przykład z innymi lekarzami, to mówię, no to mówi, pan poszedł na pocałości. Miał szczęście, no miał pan szczęście, że... Że w ogóle, że ci, ten profesor, ci lekarze i tak dalej zgodzili się po prostu na to, bo wiesz, Kasiu, tu chodzi o to, że to jakby się wchodzi po prostu w ich kompetencje, prawda? I to nie jest łatwe, żeby ich przekonać. A jednak ten profesor poszedł. Zaczęła się kuracja. I dlaczego zaczęła się kuracja? Dlatego, że po prostu pewnego dnia, właśnie po półtora miesiąca, Agata przyszła do mnie, i gdzie byłem złym, nie byłem sobą totalnie, i po prostu na mnie nakrzyczała. Nie, Mareczku, tak nie. Ale jednak krzyczała, ale tak powiedziała, tak powiedziała, ale bardzo stanowczym, mocnym takim stwierdzeniem, że słuchaj, musisz zacząć się leczyć, bo obiecałeś, że zaśpiewasz na moim ślubie. I muszę ci powiedzieć, że ja wtedy siedziałem i chwilę pomyślałem i mówię, okej. To zaczynamy. Widzisz? I coś się... Kolejne wyzwanie. I coś się po prostu, jakaś klapka, jakaś gdzieś coś się po prostu otworzyło, gdzie wróciłem do świata ludzi normalnych. Dlaczego tak się stało? Jak to się stało? Nie wiem. Nie wiem do dzisiejszego dnia, nie mam pojęcia. Ale rzeczywiście zacząłem zupełnie inaczej myśleć. Wtedy żeśmy się przytulili, żeśmy popłakali razem. I się zaczęło po prostu, zaczęła się ta walka, która no, miejmy nadzieję, że przyniesie dobry efekt. Wasi dalej są bardzo duże emocje. Duże. Bardzo duże. Nie mogę. I bardzo silne. Cały czas. Duże. Mimo, że jednak, słuchajcie, tak, to jednak lat, trochę prawda? Czasu już minęło, tak, ale prawda? To jednak cały czas te 5 lat było walki. To nie to, że minęło. Tak. Od początku... Te 5 lat rozłożone na walkę, bo na różne etapy, prawda? Zmienienie zupełnie swojego życia też. Zmienienie życia, że jednak Marek odłożył ten swój zawód, którego kocha. I po prostu no, ten marazm taki jednak, to, że szczęście, no, tutaj szczęście, że no, był ślub Agaty, Marek zaśpiewał, piękny ślub, szczęście duże, tak jakby spotykały w tym dramacie wielkim, były właśnie taka sinusoida przez to, że właśnie staliśmy się później dziadkami i były w tym czasie, ale cały czas no, ta choroba i ta walka z chorobą przez te 5 lat, bo te
jednak później przychodzenia na kontrolę. No to właśnie te nerwy, prawda, czy tam coś się nie dzieje i po prostu te specjalistyczne badania, które są dla mnie na przykład PET scany na przykład, czy EMR, to ja na przykład tego nie przechodzę tego dobrze na przykład. Kto się bardziej teraz denerwuje? Marek albo pokazuje, bo może denerwuje ci się, Marek, też się zapewne stresujesz. Ja się stresuję, w ogóle nie ukrywam, że u ciebie po raz pierwszy mówię tak bezpośrednio po prostu o tym. Tak en face. Po prostu, bo do tej pory to były po prostu jakieś tam wzmianki, wywiady i tak dalej, natomiast tak bezpośrednio to po raz pierwszy. Także i tak, stresuję się, oczywiście, że tak, dlatego że ten okres był bardzo ciężki, po prostu ciężko uchwycić go tak chronologicznie po prostu, co się działo, co się i tak dalej. Ja wiem, że mówię o tym czasami nieskładnie, nie, nawet może nie gramatycznie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że po prostu w pewnym momencie coś zadziałało, że zacząłem się leczyć, że zacząłem po prostu inaczej po prostu na to patrzeć, że po roku czasu te pilniki zaczęły po prostu jakoś wyglądać. I w tej chwili, że siedzimy tutaj razem z Basią przed tobą w studio i rozmawiamy. I to jest najważniejsze. Widzę, pan profesor, jednak jak okazało się, bo chodziłeś tam bardzo regularnie w tych latach na kontrolę i no i to było takie, no, że tak powiem, normalne, a w tej chwili już coraz dłuższy jest ten okres, wydłużony. I w jakimś momencie jednak ten profesor powiedział, że dzięki uporowi Marka, że tę metodę, tę mało, dającą mało procent do, że tak powiem, do owocnego wyjścia, stosują. On stosuje u siebie w szpitalu jako też opcja, taka. Opcja po prostu. To więc tak jakby, że ona już nie ma na tamten czas, oni tak jakby ale dawali 8-10%, ale Marek dał tak jakby przykład, jego sytuacja dała, że oni co że te proponują, metody po prostu leczenia takiego też może być skuteczne. Że może być skuteczne, może to, i ona w tej chwili po prostu jest wdrożona po prostu. Także, wdrożona już i to tak, też fajnie się zachował pan profesor, mógłby tego nie powiedzieć, tego prawda? Nie powiedzieć, prawda? A powiedział. Ja mówię, no to panie profesorze, to ja się cieszę. No. Nie chcę powiedzieć, że byłeś prekursorem, bo tą metodę wcześniej stosowali, ale to też jakaś, ale to miłe, że zwrócił też na to, na tak, to uwagę. Tak, ale chodzi o to, się uparłeś. To że takie ryzyko takie, prawda? No jednak 8%, 10% to jest, tak jak powiedziałeś, ale zero. Warto było. Warto było, tak. No i teraz się nie boisz wychodzić na scenę, prawda? Nie. Wróciłeś, Marek, na scenę. No właśnie, powiedz o tym momencie. Ten powrót też jest szalenie ważny, bo to jest takie chyba podsumowanie, takie zakończenie pewnego znowu etapu i wejście zupełnie w inny etap. Ten, no, w którym byłeś przez tyle lat. No wiesz, to jest tak, że nasz zawód, znaczy mój zawód, to jest jak sportowiec. Jeżeli się tego po prostu nie uprawia, to się traci kondycję, traci się po prostu jakoś pewność siebie, to tak jak czy piłkarz, czy lekkoatleta po prostu wychodzi na murawę, czy na bieżnię i tak dalej, no musi być pewny, prawda? Musi być pewny swojego organizmu, swojego, to, że jest dobrze przygotowany, że jest zdrowy, że nic mu nie dolega i tak dalej. To jest zupełnie inaczej funkcjonuje w momencie, kiedy wychodzi na scenę, obojętnie jaką, i po prostu wie, że ma jakiś uraz, prawda? Bo to jest nie muszę tutaj nic wielkiego nie odkrywam, że w tym momencie, bo po prostu, no jeżeli piłkarz ma na przykład uraz kolana, no to cały mecz myśli o tym kolanie, żeby dotrwać do 90 minuty, prawda? I tak dalej. Także
Po pierwszym koncercie, który jak zaczęło się polepszać to, już po prostu zacząłem dochodzić do jakiejś, oczywiście wtedy jeszcze i pandemia to wszystko przykryła i tak dalej. Ale po pierwszym koncercie, jak skończyłem koncert, to podszedłem do Basi i jej zaśpiewałem taki refren. I voglio bene sai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te vena sai. Ja też ci kocham. Uchwyciły to kamerę. Był po prostu w niebo wzięty po tym koncercie pierwszym. Ja też byłam szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa, jak Marek jest szczęśliwy, jak jesteśmy szczęśliwi wtedy razem, bo wiem, że dla niego to śpiewanie to jest takie unoszenie się jakieś, takie, i zresztą unoszenie się, ale znowu nie jest to takie bufonerskie, on bardzo, bardzo jest taki w tym śpiewaniu, jest profesjonalny bardzo, ale znowu bardzo otwarty do ludzi, jest komunikatywny, on się no po prostu dzieli się po prostu tym, co dostał od Boga, no bo tak trzeba nazwać, no my jesteśmy akurat wierzący i taką łaskę po prostu, no, talent to, i tak samo łaskę dostaliśmy od opatrzności, jak kto sobie nazwie. My nazywamy to, że to od Boga. Ten cud, łaska, że znowu jakby właśnie tak jak powiedziałaś, że znowu mamy to życie, to samo, podobne, ono jest inne już zupełnie, to w tyle głowy zawsze jest, ale ono jest życie, jest to śpiewanie, jest to dzielenie się. My razem jesteśmy po prostu w tym śpiewaniu, po prostu no, występujemy razem. A ja żyję 5 lat dłużej. I tutaj zróbmy taki oddech może od choroby na chwilkę, bo jak się czyta, że w tamtych latach, bo to też jest ważne, żeby to podkreślić, masz 11 lat, stajesz przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, znaczy występujesz przed prezydentem Stanów Zjednoczonych i śpiewasz, no to... No to co? No to... No to co? Trzeba się kłaniać. Nie, ja naprawdę, wiesz, ja wtedy miałem 11 lat i naprawdę człowiek sobie nie zdawał sprawy po prostu, gdzie jest, przed kim śpiewa i tak dalej. Także... Opowiedz o kulisach tego, bo to jest niesamowite wydarzenie. No, ja tutaj, jeżeli będzie okazja, zostawię takie zdjęcie, mam pamiątkowe nawet, właśnie z tego spotkania. No cóż, no zostaliśmy, śpiewałem w chórze i mieliśmy turnę po Stanach Zjednoczonych i był wtedy taki milioner Edward Piszek. I on został, zaprosił nas, nasz chór i no przez swoje jakieś, nie znam dokładnie historii, także nie będę mówił o szczegółach, ale po prostu no, miał takie możliwości, żebyśmy zostali zaproszeni przez Richarda Nixona do Białego Domu i daliśmy krótki koncert po prostu w ogrodach Białego Domu. Zrobiło to jakieś wrażenie wtedy na 11-letnim Marku, że to jednak jest Biały Dom, Stany Zjednoczone? Tak. Szczerze? Nie. Nie. Jak mnie zapytałeś, czy szczerze, to tak spodziewałem się, że odpowiesz, że nie. Nie, dlatego, że no cóż, 11-letni chłopak, no to był taki okres, że dla 11-letniego chłopaka, który wyjeżdża po prostu w 71 roku do Stanów Zjednoczonych,
oto wierz mi, że nie było naprawdę najważniejsze. Ale wyjeżdżałeś wtedy z Polski? Tak, no znaczy wyjeżdżałem, chodzi o to, że mieliśmy tournée. No ale wiesz, no z Polski, która była szara, bura i ponura, właśnie, no jednak ta Ameryka właśnie była kolorowa, no i właśnie, w tamtych latach. I tutaj właśnie no przychodzimy do sedna, że najważniejsze była Coca-Cola. Była, tak, wtedy my mieszkaliśmy w takich motelach, to było dla nas też zaskoczenie, że można było sobie Coca-Colę po prostu brać z tych automatów. Do tego lód był, prawda, w kostkach i tak dalej, guma do rzucia Hollywood i tak dalej. To były ważne to było, rzeczy. Co zapamiętałeś z pobytu, z wizyty u prezydenta? Coca-Cola i guma do rzucia Hollywood. Dokładnie. Także no, takie były realia, ale w tej chwili no, szkoda, że tylko mało zdjęć się zachowało po prostu z tym. Ale to były takie czasy, że może gdzieś są te zdjęcia, może gdzieś jest, ale ja na dzień dzisiejszy mam dwa zdjęcia takie właśnie z tego naszego pobytu. I cóż, no, cóż, co jeszcze pamiętam? To było tak, że myśmy byli goszczeni przez taki odpowiednik, taki filadelfijski chór z Filadelfii i po prostu ci chłopacy, którzy śpiewali właśnie w tym chórze, no tak w charakterze gości chcieli się nami zaopiekować. No i doszło do tego, że każdy z nas, uczestników, po prostu został przydzielony do jakiejś rodziny. Rodziny no, członka tego chóru. Jako że ten chór był znaczy mieszany, to znaczy chodzi o to, że byli i chłopcy biali, i chłopcy czarni. Ja trafiłem do czarnej rodziny. I co z tego pamiętam, że wtedy mnie pokazywano, po prostu jeździono ze mną po różnych rodzinach i tak dalej, przedstawiano mnie jako tego, że to z Polski, tu jeszcze na to takie białe i tak dalej, także z tego naprawdę było. To tak jak biała rodzina. Coś takiego, ale naprawdę było bardzo sympatycznie, ale pamiętam, że jeździłem po rodzinie po prostu i tak dalej, pokazywano mnie po prostu jako, no, że z Polski i tak dalej, także no fajnie, ale mówię, Stany Zjednoczone, proszę bardzo, to jest mój kolega, chodź tutaj, tak, chodź. Odezwał się, chodź tutaj, pokaż się w takim razie, to jest właśnie ten facet, hello, posadź go, siad, proszę. I taka była przygoda właśnie moja pierwsza. Ale zaśpiewałeś Krakowiaczek 1. Tak, zaśpiewałem Krakowiaczek 1, miał koników 7, pojechał nad Wisę, spłoszył mu się jeden. I dostałem brawa. I dostałem brawa, także jest takie fajne zdjęcie. A wspomnienia są niewątpliwie, no bo to... No tak, tylko że mówię, no za bardzo zbytnio no, nie pamiętam. No. Mhm. Wiem, że oczarował mnie Jumbo Jet. Po prostu wielki samolot po prostu i tak dalej, że lecieliśmy po prostu przez Frankfurt i też właśnie mam takie zdjęcie na lotnisku, jak we Frankfurcie stoję przed tym Jumbo Jetem i tak dalej. Także no, to były rzeczy, które mówię, były wtedy ważne, bo dla nas Jumbo Jet to po prostu no, gigantyczny samolot po prostu w Polsce był. Chciałam sobie zażartować, ale to w sumie nie żart, że od młodych lat, wczesnych lat było już światowo. A potem tylko się rozwinęło. Faktycznie, no z chórem żeście objeździli cały świat, prawda? Tak, więc to jest jakby prawdą. Kawał historii, kawał też dorobku artystycznego, nie tylko z chórem, ale oczywiście i później wiele różnych scen. To jest niesamowite i to jest piękne w tej historii. Chciałam cię, Marku, jeszcze zapytać, tak, czy w czasie tej choroby, z tych utworów, które śpiewałeś, które i nie tylko masz różne utwory, taki najbardziej chyba, który Polacy też znają, no to jest do boju Polsko.
Chociaż to nie jest twój absolutnie podstawowy przecież repertuar. Dokładnie. Ale tak to się przebiło i tak to wszystko wtedy zaskoczyło i kliknęło. Chyba byłeś też pierwszym Polakiem, który śpiewał hymn na Stadionie Narodowym, znaczy w sensie przed meczem piłkarskim w Polsce. Nie pamiętam teraz dokładnie, który to był rok. 2001 rok. Z meczu z Ukrainą. Z Ukrainą, tak. Meczu z Ukrainą. Co dzisiaj to też jest takie symboliczne i też wymowne i znaczące. Chcę powiedzieć, że tych utworów masz niesamowicie dużo, ale czy w czasie choroby może któryś z tych utworów, które już wcześniej powstały, no, też dawał ci jakąś siłę, nie wiem jak to nawet nazwać, trochę otuchę może do jakiegoś, albo jest ci szczególnie bliski? Oj, to jest dużo utworów, ale taki jeden chyba szczególnie, który nosi tytuł Nic nie dane jest na zawsze. Jakże wymowny również. Tak, i napisał te teksty Andrzej Mogielnicki i muzykę napisał Adam Abramek i tam jest, w refrenie jest Nic nie dane jest na zawsze, nawet niebo ponad głową ma swój kres. I to są mądre słowa, dlatego że tak naprawdę nic nie dane jest na zawsze. To, że dzisiaj siedzimy, rozmawiamy, to nie będzie dane na zawsze. To, że ja wróciłem do zawodu, metryka jest metryką po prostu, to nie będzie trwało na zawsze. I dobrze jest wykorzystać, czas. Po prostu czas, każdą chwilę. Każdą chwilę, każdy moment. I tak muszę ci powiedzieć, że od pewnego czasu staramy się to wdrażać, żeby ten każdy moment, każdy dzień był po prostu taki, jakby był ostatni. No nie ostatni. No właśnie, a ja bym chciała, żeby ale jako ostatni. Pierwszy. A okej, okay, jako pierwsza. Ja sobie pomyślałam, że jako jak ostatni, w takim sensie, że wtedy się dobrze wykorzystuje ten czas. Tak, ale no ja tak... Ale słowo ostatni, rozumiem, no, wiem jest, o co ci chodzi, Basiu, tak, że może to tak, źle tak, brzmi. Wiesz, w tym naszym kontekście, prawda, tej sytuacji. Ale nie, miałem na jako myśli... Jako pierwszy znowu. Jako tak, pierwszy, jakby, ale pierwszy. Ostatni. Dobrze pomyśl? Tak, to jest, tak się mówi, że żyjmy tak, żeby po prostu wykorzystać dobrze każdą chwilę. Na maksa. Jakby, na maksa, jakby to był ten ostatni już dzień. No to żeby tak żyć intensywnie i mądrze, i fajnie, i pięknie. To jest piękna puenta naszej rozmowy, Marku. Ale wiesz co, jeszcze jedno, Basia tak niedawno powiedziała, że powiedziałaś w jednym z wywiadów coś, co mnie tak bardzo fajnie zaskoczyło, że ktoś powiedział, że czy zapytał się, że jak to jest przeżyć prawie 40 lat razem. A Basia na to odpowiedziała, że no kochanie, co powiedziałeś? Nie. Nie. Nie wiesz? Nie wiem, bo jestem spontaniczna, nie pamiętam. Że jesteśmy... No teraz mnie wybijasz, ale piękne powiedzieć, że jesteśmy... A ty teraz musisz sobie przypomnieć. Nie, potrafimy, nie, że potrafimy... A. No. Że nadal mamy przyjemność przebywania razem. No właśnie, to jest właśnie, to jest siła kobiety. A ja teraz podsumuję to, bo to jest przyjaźń, miłość i kochanie. Voilà. Ale tak. Chciałam też postawić kropkę, bo już padły dwie, myślę, że bardzo, nie lubię słowa fajne, bo to takie trochę spłycanie, ale fantastyczne puenty w czasie tej rozmowy, na końcówce naszej rozmowy. Ale jeszcze chcę was zapytać o jedną ważną rzecz. Jest ten nowy, stary etap. Mhm. Jakie plany, Marku? Jakie masz ty? Jakie macie razem? To już nie ten etap. Nie ten etap? Nie. Nie, już plany są takie, jakie przychodzą. Nie. Już nie, bo dlatego, że... Boimy się planować. Boimy się. Plany one są, takie jakie są, ale nie przywiązujemy się już teraz tak, że na lata, tak jak miałam kalendarz, bo jestem menadżerem Marka, również kalendarz tak, że już wiadomo na kilka lat i tam wypisane. Ten kalendarz jest wypisany, ale nie przywiązujemy się do tego, bo tak wszystko może w jednej chwili uciec. Uciec. Mamy przykład pandemii.
pandemii. Tak, bo to nie tylko przecież musi być związane z chorobą. Dokładnie, w jednej chwili może nie tylko coś... Z zawodem, ale teraz ta wojna, prawda, w Ukrainie. W Ukrainie, na Ukrainie, w Ukrainie, jak to się mówi? Właściwie, no i tak jest, różne, prawda? Jest poprawnie. Ale to są sprawy zawodowe, ale jakie nasze plany? Nasze plany takie, od serca chcę być narzeczoną. Czyli od początku. Od początku, tak. Jest taki wiersz. To jest pierwszy dzień. Jest taki wiersz, który kiedyś mówiłam, chcę być narzeczoną, piękną, z lokami, spod białego welonu, skromnymi fałdami, by pierścionki na palcach dzwoniły jak z lodu, by kieliszki w toastach trącały się za młodych. Właśnie tam dalej jest piękny wiersz, ale po prostu niech tak wróćmy po prostu do tych takich naszych, zacznijmy dobrze, kochanie, od to początku. Znaczy, co bierzemy rozwód i w takiej Tak pograjmy sobie chociaż, no. Pograjmy. No, powiem wam, że jeszcze nie było takiego odcinka, bo był i śpiew, tak. I wiersz był, tak. I wiele przeróżnych emocji. Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Za szczerość i opisanie i swojego trudnego etapu, i nie tylko tego etapu związanego z chorobą, właśnie nie w okrągłych słowach, bo to nie sztuką jest powiedzieć, że coś nam jest, ale sztuką powiedzieć to wprost i tak rzeczywiście, jak to funkcjonuje, bo wtedy też można trafić do tych ludzi, którzy borykają się czasami z podobnymi gdzieś tam historiami czy emocjami. Także wielkie, wielkie dzięki. Nasze, że tak powiem, nasze świadectwo może komuś pomóc, to będzie nam fajnie po prostu, nie wiedząc o tym, że komuś coś pomogło. Jest nazwa Zdanowicz pomiędzy wersami. Między wersami dużo padło. Dużo padło. Piękne dzięki. Kasiu, bardzo ci dziękujemy, bardzo za dziękujemy. Zaproszenie. I trzymam kciuki, i słuchajcie, i wpiszę się w ten plan, to do Basi będę dzwonić, bo ona jest menadżerem na kolejny wywiad, więc mam nadzieję, że nie ostatni raz i na rozmowę się widzimy i słyszymy. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.